Władze miasta już powinny się dawno zastanowić i lekarz tu powinien być. Od dłuższego czasu nie ma i nie wiadomo, czy będzie, czy nie. Potrzebny to niech będzie lekarz, dlaczego nie? To był, ale skasowały. Duża wioska to jest. Pan prezydent łaskę robi, że coś w Wieleniu zrobi. Bo po prostu nikt mi nie chce pomóc. Źli rządzący i złe rządy. W dzielnicy Jeleń w Jaworznie jest przychodnia, jednak brakuje w niej lekarza, który mógłby regularnie kontrolować i badać stan zdrowia tutejszych mieszkańców. W tej sprawie napisała m.in. interpelację radna Renata Chmielewska, jednak i to niewiele pomogło. My w Jeleniu nie mamy zapewnionej ciągłości opieki lekarskiej w Miejskim Centrum Medycznym Jeleń. Po fali telefonów, jakie otrzymałam od mieszkańców osiedla, skierowałam we wrześniu interpelację do pana prezydenta. W obecnej sytuacji w ośrodku nie przyjmuje żaden lekarz rodzinny. Lokalna społeczność prosi pana prezydenta, aby na czas nieobecności pani doktor, która obecnie robi specjalizację z medycyny rodzinnej, było zastępstwo, czyli dwa razy w tygodniu przyjmował lekarz rodzinny. A chodzi o opiekę dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, które mają kłopoty z poruszaniem się i dojazdem do innego ośrodka zdrowia na terenie naszego miasta. W odpowiedzi interpelacyjnej ZLOW Jaworznie nie organizuje zastępstwa, tylko odsyła osoby starsze i schorowane do innych placówek zdrowotnych na terenie naszego miasta. Apeluję dzisiaj do pana prezydenta, który odpowiada za prawidłową realizację równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych zgodnie z ustawą samorządową, gdzie jednym z zadań prezydenta jest zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańców i artykułu 68 ustawy i punkt 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który mówi o konieczności zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom z niepełnosprawnościami i w podeszłym wieku. Stanowi wyjątek od obowiązku zapewnienia wszystkim obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Panie prezydencie, mieszkańcy rozumieją braki kadrowe, jeżeli chodzi o kadrę lokalną. Proszę tylko o zastępstwo dwa razy w tygodniu na czas nieobecności pani doktor. Napotkani przez nas mieszkańcy potwierdzają słowa radnej i po prostu martwią się, że nie mogą korzystać z opieki medycznej w ich dzielnicy, która jest naprawdę dużą i rozległą dzielnicą. Żeby wreszcie coś pomyśleli, bo tu przecież taka piękna przychodnia, ludzie sami ją wystawili, a teraz co? A jest dużo starszych ludzi, co naprawdę nie mogą jechać gdzieś dalej, nie? Żeby tu było coś. Ludzie tu pracowali po to, żeby ośrodek był, a w tej chwili jest problem z lekarzem. Że nie ma lekarza, no to jest jedno. Na tyle ludzi, proszę pana, to jest spore, żeby nie było po prostu lekarza. No to jest źle. Powinien jednak lekarz być. W razie nagłych wypadków, czy coś się by działo, żeby ten lekarz był, żeby można było się go do niego dostać. Przydałby się taki lekarz.